Szanowni Państwo, po raz kolejny w tej kampanii wyborczej jestem tutaj na Śląsku, tutaj gdzie bije przemysłowe serce Polski. I trzeba powiedzieć jasno, że to jest przyszłość polskiej gospodarki. Tutaj na Śląsku to jest przyszłość polskiego przemysłu, to jest przyszłość polskiej produkcji. Chcemy stworzyć takie warunki i zrobimy to, bo mamy przygotowany taki program, żeby rzeczywiście badania i rozwój to była podstawa i koło zamachowe polskiej gospodarki, gospodarki przyszłości, gospodarki, w której będą mogły się spełniać najwspanialsze marzenia i projekty polskich naukowców i będą wykorzystywane w gospodarce. Na Śląsku trzeba mówić dzisiaj też o przyszłości polskiego węgla. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że nie ma przyszłości polskiej gospodarki bez polskiego węgla, ale też nie ma przyszłości polskiego węgla bez nowoczesnych, czystych technologii. Dzisiaj jestem właśnie tutaj w takim ośrodku. Miałam okazję zobaczyć, jakie wspaniałe projekty prowadzone są, projekty naukowe nad wykorzystaniem węgla, nad tym, żeby węgiel był czysty, przyjazny środowisku, żeby wspierał rozwój polskiej gospodarki. To wszystko przed nami, ale żeby to mogło być realizowane, żeby było wsparcie dla takich projektów, żeby rzeczywiście była dobra szansa na rozwój Śląska, Małopolski Zachodniej, tych wszystkich regionów, które dzisiaj właśnie bazują na węglu, ale też żeby ten węgiel wspierał całą polską gospodarkę, żeby Śląsk był tym bijącym, bardzo mocno bijącym sercem polskiego przemysłu. Państwo musi stworzyć odpowiednie warunki, państwo musi przeznaczyć odpowiednie środki na badania, na wdrażanie tych badań i wreszcie państwo musi wspierać nowoczesne technologie, ale musi też wspierać inwestycje. My dzisiaj musimy podjąć bardzo poważną debatę na temat przyszłości polskiej gospodarki w oparciu o rozwój polskiego przemysłu, odbudowy polskiego przemysłu, który ma być tym podstawą polskiej konkurencyjności. Chcemy konkurować na świecie silną polską gospodarką, chcemy, żeby w polskiej gospodarce było jak najwięcej polskiej gospodarki, żeby to właśnie polskie firmy, polscy przedsiębiorcy byli tymi, którzy nadają ton na rynkach światowych, na rynkach europejskich. To wszystko jest możliwe do zrealizowania, to wszystko jest możliwe do przeprowadzenia. My taki program mamy i ten program będziemy realizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję.